Cześć, z tej strony Robert z Planszowni Grodzisk i chciałbym Wam dzisiaj pokazać nowość, która się już znajduje w naszym klubie od Rainera Knitza, a jeśli znacie tego autora, to pewnie znacie go choćby z gry W pył zwrot i wiecie, że jego gry zwykle są matematyczne, no bo jest to jego konik, więc czemu miałby być inaczej? Ogólnie W pył zwrot robi u nas furory wśród młodszych i starszych graczy, więc pomyśleliśmy, że najnowszy tytuł tego autora, którą wydało wydawnictwo Mudoko, będzie się Wam również podobał. Gra nosi tytuł Ryki Afryki i ja Was zapraszam teraz do obejrzenia zasad w tą grę. Zacznijmy od tego, co jest w środku. W środku jest prosta instrukcja, fajny, trochę grubszy papier, który nie będzie się gniótł ani psuł szybko, z przejrzystymi, czytelnymi instrukcjami do tego, jak zagrać. Gra jest prosta, więc czemu miałby być też inaczej? W środku jest również notesik do zapisywania punktów, bo będziemy grać kilka rund w zależności ilu jest graczy, a tych może być od 3 do 5. Jeśli jest 3 graczy, gramy 3 rundy, 4, 4 rundy, 5, 5 rund. No i jak gramy i czym? Będziemy grać takimi oto kartami ze zwierzątkami afrykańskimi. Każde te karty z każdym zwierzęciem, a jest ich 5, ma cyfrę zawsze mówiącą o ilości punktów od 0 do 5. No i teraz te wszystkie karty tasujemy i jeśli gramy w mniejszą liczbę graczy niż 5, odrzucamy kilka do pudełka, to jest tutaj wszystko w instrukcji, ile mamy odrzucić. I resztę kart rozdajemy wszystkim graczom. Wszystkie karty wszystkim graczom porówno. No i teraz w swojej turze co robi gracz? Gra jest naprawdę banalna. Swoją kartę, jedną z wybranych, kładzie na środek i zabiera jeden żeton, bo mamy też żetony z tymi zwierzątkami w pudełeczku. No i te żetony nie muszą być zabrane tego samego zwierzęcia, które właśnie wyłożyliśmy, mogą być one dowolne. No i tak po kolei. Każdy z graczy kładzie swoją kartę zwierzęcia na środku na stołu. Jeśli te zwierzę, na przykład lew, już jest na stole, no to kładziemy na lwa, który już tam się znajduje i zawsze dobieramy jeden z dowolnych żetonów. Gdy to zrobimy, kolejka przechodzi na kolejnego gracza. No i jak się punktuje? Otóż tak jak powiedziałem, te karty mają cyfry od 0 do 5. I teraz w momencie, w którym jedno zwierzę będzie miało wyłożone 6 kart, no czyli 6 kart będzie wyłożone danego zwierzęcia, gra się kończy. Ta rozgrywka dobiega końca. No i wszystkie żetony mają wartość punktową taką, jaką ma ostatnia karta wyłożona danego zwierzęcia. Czyli jeśli mielibyśmy lwa wyłożonego z trójką, później z czwórką, później z zerem, i gra by dobiegła końca, bo inne zwierzę byłoby wyłożone w ilości 6 kart, no to lew jest warty 0 punktów. Prawda, że proste? Można tutaj kombinować i trzymać kartę żetonu, którego nie zbieramy właśnie chociażby z zerem lub z jedynką, żeby rzucić tą niższą wartość pod koniec gry komuś innemu. Możemy trzymać swoją kartę z piątką na sam koniec i próbować się przebić tak, żeby zyskać zadany żeton jak najwięcej punktów. Tutaj strategie mogą być różne. W każdym razie gra, jak widzicie, jest prosta. Bardzo ładnie wykonana. Tutaj ilustrację wykonywał Piotr Sokołowski, ten sam, który wykonywał je do W pył zwrot, więc grafiki są przepiękne, co zresztą możecie już zobaczyć. Ja Was serdecznie zapraszam do klubu, do Centrum Kultury Rondo i również do Albero, byście mogli spróbować zagrać w tę grę. Wszystko jest na naszym Facebooku, a jeśli oglądacie mnie na YouTubie, no to oczywiście pamiętajcie o polajkowaniu tego filmiku i subskrypcji, jeśli jeszcze nas nie subskrybujecie, bo będziemy tutaj wrzucać również filmiki, no bo nie każdy ma Facebooka, więc będą też na YouTubie. Gdyby ktoś chciał obejrzeć i żeby być na bieżąco, co znajduje się w klubie, no to warto wcisnąć ten czerwony przycisk. Trzymajcie się, do zobaczenia i hej!